Powiedz mi szczerze, czy ten mecz z Argentyną był trudniejszy dla Was niż to spotkanie na Stadionie Narodowym z Serbią? Ja myślę, że każde spotkanie rządzi się swoimi prawami. Pod względem takich przeżyć i trudności w nawiązaniu takiej naszej swobodnej gry, no to wczorajszy mecz był taki dosyć trudny. Dzisiaj potrafiliśmy po przygotowaniu taktycznym wykluczyć kilku zawodników i wprowadzić swoją taką grę, którą mieliśmy prowadzić. Także no, to cieszy najbardziej, że gdzieś to przygotowanie taktyczne przekładamy na boisko. A zgodzisz się z tym, że na przykład jak się Was obserwowało wczoraj wchodzących na boisko i dzisiaj, to ta różnica w takiej koncentracji, mobilizacji jednak była widoczna? Na pewno... Bo ten mecz wczoraj nie był o coś. To znaczy, no było coś, bo jakbyśmy przegrali i dzisiaj by oni wygrali, no to się punkty liczą, także to nie było o nic, tylko o coś. Ale no na pewno ten mecz długo będziemy pamiętać ze względu na to, że nie szło nam tak, jakbyśmy chcieli. Oni naprawdę wysoką poprzeczkę postawili, wychodziło im wszystko, co rzadko się zdarza, że przez półtorej seta albo nawet dłużej drużyna gra na pełnym ryzyku i kurde, wszystko wchodzi. Dziś tobie prawie wszystko wychodziło, zagrałeś fajne zawody, ale przyznaj, czy przypadkiem w pierwszym secie nie walczyłeś trochę na początku ze sobą, bo musiałeś trochę poczekać na tą świetną skuteczność? Ja powiem inaczej, ciężko, naprawdę ciężko jest grać z piłek, które są bardziej sytuacyjne. Ja nie powiem, że są wszystkie sytuacyjne, tak? Ale no, dla atakującego ważne jest to, żeby czasami wprowadzić człowieka do gry poprzez dobrze rozegraną piłkę na pojedynczym bloku, gdzie może sobie, no nie użyję brzydkich słów, ale uderzyć mocno i wtedy nabiera takiej pewności boiskowej, pewności siebie, która gdzieś tam pcha człowieka dalej. Oczywiście, jeżeli zdarzają się tylko takie trudne piłki, no to trudno, no trzeba to zaakceptować, grać i próbować z takich sytuacji wychodzić. Ja się cieszę, że gdzieś tam... No może nie grałem najfajniej w ataku, ale gdzieś to przełożyłem na zagrywkę i pozwoliłem drużynie na dobre ustawienie w bloku i to gdzieś się przełożyło na to, że koledzy mogli spokojnie pracować na siatce.